Cześć, witam wszystkich. Ponieważ atmosfera bohemy ciągle trwa, widzimy ją i w designie, i w kinie, ja jestem ciągle pod jej wpływem, dlatego kolejny kurs znów poświęcam kolczykom i naszyjnikowi właśnie w tym stylu. Powiem szczerze, jak zobaczyłam te małe piórka, zdumiała mnie ich różnorodność, postanowiłam zrobić z nich kolczyki i wisiorek. Nie znaczy to, że polecam nosić wszystko razem. Gdybyśmy się obwiesiły całym zestawem, mogłoby to wyglądać raczej zabawnie niż ładnie. Do kolczyków będziesz potrzebować piórko gołębie, piórka przepiórcze, to są te zielone kropeczki, piórka, które wydaje mi się, że są kacze, choć nie jestem pewna. Do tego końcówkę o otworze około 3 mm. Ten otwór pozwala wkleić na raz wszystkie te cztery piórka. Oraz mniejszą końcówkę do tego drugiego kolczyka o otworze około 2 mm. Drobne koraliki. Ja akurat wybrałam Silver Line kobaltowe, które świetnie podkreślą kolor tego pióra gołębiego. Szpilki zakończone haczykiem, mniej więcej 5 cm długie. Oraz bazę kolczyka, czyli bigle. Nożyczki i szczypce z zaokrąglonymi noskami, zwane bocianami. Oraz klej do biżuterii. Przytnij gołębie piórko, prawie cały jego trzonek, następnie dopasuj długość pozostałych piórek. Jestem troszkę zabawy, bo piórka powinny się ładnie uzupełniać, zasłaniając te mniej atrakcyjne miejsca. Na samej górze będzie znajdować się przepiórcze piórko, nie powinno zasłaniać za mocno kaczego, który jest pod spodem. Przytnij piórko w odpowiednim miejscu i oberwij niepotrzebny puszek. Teraz ładnie przesłania brązową część tego pod spodem, pozostawiając piękny fragment błyszczący na zielono. Ponieważ kolczyk będzie się obracać, musisz zadbać, by wyglądał dobrze z dwóch stron. Dlatego dopasuj drugie przepiórcze piórko, oberwij puszek. Teraz jest dobrze. Nim rozrobisz klej, sprawdź, czy na pewno wszystkie piórka zmieszczą się do końcówki. Moje wymiary nie zawsze muszą się zgadzać, ponieważ grubość trzonka w każdym piórku jest inna i może być taka sytuacja, że nie zmieści nam się to piórko. Możesz wycisnąć klej. Dwie jego równe części. Dobrze wymieszaj. Nałóż klej do końcówki. Najłatwiej będzie to zrobić za pomocą szpilki jubilerskiej. Włóż najpierw gołębie piórko, a następnie kacze. Wiem, że nie jest łatwo, bo zostało mało miejsca, ale trzonki pozostałych piórek są cieniutkie i na pewno się zmieszczą. Dopchnij i ułóż piórka, żeby kolczyk wyglądał ładnie z dwóch stron. Ważne jest, by ustawić końcówkę w pozycji takiej, jak widać na filmie. Chodzi tutaj o ustawienie uszka tej końcówki. Odłóż teraz całość, poczekaj aż wyschnie. W tym czasie zabierz się za nawlekanie koralików na szpilkę. Pozostaw pustą końcówkę szpilki, tak mniej więcej 7 mm. Z tej końcówki zrobisz haczyk. Oczko nie może być zbyt duże, bo będzie brzydko wyglądało. Powinno też być ustawione w tej samej pozycji, co to dolne uszko. Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Teraz możesz połączyć wszystkie elementy. Rozchyl delikatnie oczko i włóż końcówkę tego elementu z piórkami. Następnie rozchyl drugie oczko i połącz całość z biglem. Tak prezentuje się całość, dzięki temu, że uszko zostało ustawione w ten sposób, kolczyk będzie się ładniej prezentować.
Teraz drugi kolczyk. Ponieważ lubię asymetrię, proponuję na drugie ucho włożyć albo metalowy sztyw, na przykład jakąś kropeczkę, lub zrobić drugi kolczyk, który będzie skromniejszy, drobniejszy. Unikniemy w ten sposób efektu przeładowania. Kolczyk jest także dwustronny, składa się z dwóch piórek przepiórczych i jednego kaczego. Bazą kolczyka będzie bigiel. Piórka wkleisz do małej końcówki. Postępujesz dokładnie tak samo jak przy pierwszym kolczyku, natomiast ustawienie tej końcówki będzie inne. Końcówka musi być ustawiona w ten sposób. Czyli kolczyki mamy gotowe. Teraz możesz wykonać naszyjnik. Do naszyjnika będzie potrzebny ten sam zestaw piórek i oczywiście końcówka, która pomieści te piórka, taka z otworem 3 mm. Dodatkowo koralik ceramiczny dopasowany kolorem do piórek. Krawatka, która umożliwi nam połączenie tych wszystkich elementów. Oraz łańcuszek jako baza naszyjnika. Początek jest dokładnie ten sam jak w kolczyku, czyli musimy wkleić zestaw piórek do końcówki. Zwróć uwagę na ustawienie uszka w tej końcówce. Kiedy już to zrobisz, musisz połączyć wszystkie elementy razem. Krawatkę musisz rozchylić. Przełożyć koralik ceramiczny. Nałożyć na nią końcówkę z piórkami. I zacisnąć w ten sposób. Teraz zamontujesz łańcuszek. Zapnij łańcuszek, złóż go na pół, przełóż przez dziurkę koralika, rozchyl tak, by łańcuszek utworzył pętelkę i przełóż przez nią łańcuszek. Zaciśnij i gotowe. Zachęcam do eksperymentowania z innymi piórkami i koralikami, to naprawdę świetna zabawa. Na przykład do tego kolczyka użyłam piórek strusich, gęsich i pawich. Na dziś to już wszystko. Zaglądajcie na naszego bloga. Pozdrawiam Was, cześć!